Dziewiąty bohater wsparcia i jednocześnie 37. postać w końcu dotarła do Overwatch. Serio, przy 17 DPS-ach i 11 tankach nowy healer należał nam się jak psu buda. A jaki jest kolejny bohater? No cóż, na pewno nie można odmówić mu urody, zakładam, że żeńska część graczy będzie zachwycona. A czemu? Bo wiadomo, że dziewczyny grają tylko wsparciem. A tak serio, to żarty na bok, bo skoro jest nowa postać, to wiadomo, że i nowy poradnik dla nieogarów. Siema, ja nazywam się Trebor i jeśli film ci się spodoba, to zostaw suba, przyda się. Póki co, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na... Zanim zaczniemy, musimy sobie szybko omówić zmiany, a parę ich jest. Jak co sezon wita nas nowa przepustka oraz poprawki balansu. No a żeby grać dobrze, to trzeba być na czasie. Co do samej przepustki, to jest mega fajna, jej motyw przewodni to kosmiczna opera, czyli krótko mówiąc przygody w kosmosie. Skórki jak zawsze są lepsze i gorsze. Mech. O mój Boże. Powiedzcie mi w komentarzach, czy tylko ja widzę tutaj inspirację Warhammerem. Mityczna skórka do Sigmy też jest w sumie całkiem spoko, no ale one zawsze są spoko. Są ciekawe. Jest ich sporo, więc abyś nie tracił czasu, skupię się na najważniejszych. Jeśli grasz rankedy, to możesz się mocno zdziwić. Blizzard wprowadził dość kontrowersyjną zmianę, usuwając sezonowy spadek rank i aktualizując je o rzeczywisty poziom naszych umiejętności. Generalnie to po wygraniu 5 rankedów twoja ranga może być skrajnie inna niż w poprzednich sezonach. Już na forach jest płacz, że top 100 spadło do niskiego Grandmastera, a ktoś inny z platyny pisze, że trafił do Grandmastera, więc w sumie całkiem niezłe jaja. Dajcie znać, gdzie was przeniosło. Co do bohaterów. Zacznijmy od nerfów. Reinhardt. Zmniejszony pasek życia. Sigma. Zmniejszone obrażenia od Kamola, za to dłuższe powalenie. Cassidy. Zmniejszony pasek zdrowia, jak i obrażenia. Ana. Tanki uśpione przez Anę leżą 30% krócej. Ash. Nie jest to zmiana balansu, a naprawa błędu, co jest absolutnie idiotyczne. Ash nie ładuje już ulta podczas trwania boba. Jest to strasznie nie fair, bo są inne ulty w grze, podczas których ładujesz kolejnego, więc nie ma to sensu. Buffy. Sombra. Od tej pory jej ult wyłącza ulta Mei. Łaska. Szybciej leczy, za to traci premię do heala ledwo żyjących. Ma krótszy cooldown na podlatywaniu i w końcu pasywnie się leczy podczas ulta. Moira. Trochę lepiej leczy i do tego może używać zniknięcia podczas ulta, za to podczas jego trwania jest lekko wolniejsza. Brigitte. Tutaj mamy rework z prawdziwego zdarzenia. Podczas ulta zmienia się ona w mini Reina. Jej tarcza jest trzykrotnie większa, plus ma 750 wytrzymałości i może ona stunować przez wrogie tarcze, tak jak to było jakieś 40 sezonów temu. Podczas ulta już się nie leczy, a dostaje pulę 100 punktów pancerza, który się odnawia. Generalnie jej ult stał się znacznie mocniejszy i aż boję się, czy nie zaburzy to znowu mety. Z minusów to jej paczki z leczeniem mają odrobinę mniejszy zasięg. Jeśli chodzi o zmiany postaci, to by było na tyle. Z ciekawostek powiem jeszcze, że w tym sezonie na chwilę ma się pojawić nowa mapa zrobiona przez fanów, a trochę później nowy tryb o nazwie Starwatch, który zapowiada się w sumie całkiem interesująco. Okej, moi drodzy, skoro wszystkie nowości mamy omówione, to czas na danie główne, czyli Lifeweaver, a w polskiej wersji językowej nietuzinkowo życiodawca. Niestety w tym przypadku Blizzard nie urzekł nas kolejną niesamowitą animacją, tak jak to było w przypadku Kiriko, ale wciąż możecie obejrzeć krótki film wydany na ich kanale. Nasz nowy bohater pochodzi z Tajlandii, a jego prawdziwe imię to... Od dziecka wykazywał niezwykłą inteligencję, która mogła konkurować jedynie z jego równie niezwykłym charakterem. Niran buntował się przeciwko zorganizowanemu życiu jego wyjątkowo bogatej rodziny i skupiał się na tym, co było dla niego najważniejsze, czyli naprawie świata. Zdesperowani rodzice wysłali go do prestiżowej Akademii Wiszkar, którą wy możecie kojarzyć z dialogów w grze. A czy ich? Otóż Niran w Akademii zaprzyjaźnił się z Satią Vasvani, którą wy, moi drodzy, możecie znać jako Symetrę. Co było dalej? W skrócie, Niran stworzył bioświatło, które potrafi leczyć, źli goście chcieli mu to zabrać, więc uciekł, rodzice powiedzieli nara i tak se dołączył do Overwatch. Tak swoją drogą, albo mi się wydaje, albo ktoś w Blizzardzie się trochę inspirował Elden Ring. Spójrzcie na to. Albo na to. Naukowiec, artysta, aktywista, poszukiwacz przygód, prawdziwy człowiek renesansu. Skoro wiemy już, kim jest najprzystojniejszy z bohaterów, dowiedzmy się, jak nim grać, ale i ogarniać. Życiodawca jest jak róża. Piękny, ale ma kolce. Nieprzypadkowo jego bronią jest salwa cierni. Strzelamy nimi nieco podobnie jak pociskami Ramatry, ale o znacznie większym rozrzucie.
Obrażenia nie są szczególnie wysokie, 5 punktów na kolec, co daje nam 110 punktów na sekundę, ale dodając przeładowanie mamy raptem 71 punktów. Przy tym rozrzucie to szału nie ma. Z jednej strony to healer, a z drugiej nieraz miałem sytuacje, w których przeciwnik po prostu sobie uciekał z resztką HP i dobicie go było praktycznie niemożliwe. Trochę wkurza, że nawet jeśli masz świetnego aima, to ten damage jest taki totalnie mech. Dla porównania Kiriko znacznie bardziej wynagradza. Co do samej specyfiki broni, to nie ma co wiele mówić, strzela szybko, słabo i niecelnie. Przejdźmy więc dalej. Powiem wam, że zaczynam dostrzegać pewną finezję w polskich tłumaczeniach, choć i tak moim faworytem jest dalej raźny ruch Kiriko. W każdym razie, życiodawca jest burst healerem i dla nieogarów już tłumaczę. Burst heal to takie healowanie za jednym zamachem. Nie utrzymujesz ciągłego heala jak łaska czy Lucio, tylko przywracasz pewną część HP naraz. Działa to tak, że wyciągasz kwiatka. Tutaj niuans, bo mamy dwa tryby, tak jak w przypadku łaski, albo strzelamy, albo leczymy. To wyciągasz tego kwiatka i go ładujesz nakierowując na towarzysza. Możesz wysłać mu mniej lub więcej, maksymalnie 65 HP za jednym zamachem. Kwiatek do niego pędzi, a ty możesz już szykować kolejnego. Ładuje się on do pełna w jedną sekundę, więc w ostrych teamfightach mocno się naklikasz, a twój palec będzie płakał. Co ważne, i ciernie, i rozkwit mają amunicję. W momencie, kiedy przełączysz się na drugi tryb, ten pierwszy po chwili się przeładuje. Co 5 sekund możesz wykonać szybki ruch horyzontalny, taki a la Genji, bez zadawania obrażeń, za to z takim tyci healem 25 HP. Niedużo, ale czas odnowienia jest dość krótki, a sam unik też potrafi być mega przydatny, choćby do wskakiwania w trudno dostępne miejsca. Umiejętność nie jest jakoś szczególnie rozbudowana, więc jedyne co mogę polecić, to trenować refleks do uników. Najbardziej kontrowersyjny skill naszego nowego bohatera. Jest to szalona wariacja na temat bańki Zari i haka wieprza działającego na sojuszników. Zasadniczo to możesz przyciągnąć do siebie swojego towarzysza i dać mu niezniszczalność na czas podróży. I brzmi to osobliwie i w praktyce też jest. Myślę, że jest to jedna z tych umiejętności typu najlepsza i najgorsza zarazem. W ramach ciekawostki powiem wam, że w World of Warcraft podobne skille były na tyle irytujące, że Blizzard wprowadził możliwość ustawienia, że nie chcesz być przyciąganym i takiego gracza przyciągnąć się nie dało. Co do samego skilla, na papierze działa to tak, że widzisz, że twój kompan znalazł się w tarapatach, to go z niej wyciągasz. Czy to gra w Zarii, czy to ult Mei, czy leży uśpiony przez Anę, obojętnie, skill działa niemal w każdym wariancie. Jedyne wyjątki to ultujący żniwiarz, Orisa i królowa Junker, nie przyciągniesz też rezującej łaski, czy divy wzywającej mecha. No i faktycznie w ogromnej większości przypadków tak będzie, że kogoś uratujesz, no ale w tej małej części albo zepsujesz komuś plan, albo co gorsza nawet przypadkiem go zabijesz wciągając na przykład w przepaść. I to akurat raczej ciężko, żeby się wydarzyło, ale tam gdzie gracz nie może, tam trolla pośle. Niestety już widać, że skill wymaga korekty Blizzarda, bo pojawia się masa filmów, jak gracze celowo wciągają towarzyszy w ramiona śmierci i to w naprawdę finezyjne sposoby. Przejdźmy dalej. Chcesz wejść sobie na wyższą pozycję albo po prostu stanąć nad polem bitwy niczym kwiecisty anioł śmierci? Nie ma problemu, rzucasz na ziemię płatkową platformę i po problemie. Działa ona jak winda w jedną stronę. Dla ciebie, towarzyszy, ale również i wrogów. Co zależnie od sytuacji może być albo dobre, albo złe. Platforma ma 400 punktów wytrzymałości, więc w miarę szybko się niszczy, ale póki co zauważyłem, że nie przyciąga ona tak dużej uwagi wrogów, zwłaszcza w trakcie zamieszania. Jeśli chodzi o cooldowny, to rzucana platforma leży w nieskończoność, jeśli jej nie użyjesz lub zniszczysz, a wzniesiona trwa 10 sekund. Na kolejną czekamy 12 sekund. Jaki z niej będzie użytek, zależy już tylko od nas i ja podzieliłbym jej zastosowanie na trzy główne kategorie. Ofensywne, defensywne i neutralne tudzież mobilne. Ofensywnie możemy na przykład wznieść ultującego Cassidy'ego albo Boba. Jeśli ci się uda, możesz też podnieść wrogą Orisę podczas ulta. Defensywnie możemy siebie lub towarzyszy wznieść ponad zagrożenie typu wrogie ulty. Neutralnie możemy pomóc sobie lub innym dostać się w wysokie miejsce. Kreatywność i komunikacja, moi mili, to klucz do sukcesu nie tylko w Overwatch. Zanim przejdę do ulta, wspomnę jeszcze o umiejętności pasywnej. Jak padniesz na glebę, to wypada z ciebie piękny kwiat, którym od zawsze byłeś. Wypada z ciebie prezent, który po podniesieniu przez towarzysza daje mu 250 HP, ale z kolei wrogowi 75. No to czas na ulta. Jeśli myślisz, że nie da się posadzić drzewa na betonie, to jesteś dupa, nie ogrodnik. Da się, o ile to magiczne drzewo. I magiczne drzewo możesz postawić nawet na payloadzie, a jego owocami jest healing. Stawiając drzewo życia, dajesz towarzyszom 150 HP od razu, o ile są oczywiście w zasięgu 12 metrów, po czym pulsacyjnie leczy 50 HP co niecałe 2 sekundy, aż 8 razy. Drzewo oczywiście da się zniszczyć, taka lawa torbiorna pali je praktycznie w moment, co w sumie ma sens, nie? 1000 HP, tyle wytrzyma.
Abstrahując od leczenia, to drzewo potrafi być też całkiem sensowną zaporą, bo bądź co bądź blokuje pociski. Do tego można postawić je na payloadzie, co w niektórych sytuacjach potrafi faktycznie świetnie zadziałać. Z interakcji to warto też nadmienić, że drzewa nie da się zhakować, ale ul sombry już je zniszczy. Jeśli postawimy je na drodze payloadu albo robota, to nic mu się nie stanie, przenikną przez nie w razie potrzeby. I generalnie to ult dodaje odwagi i healing jest znaczący, niestety przy odpowiedniej koordynacji przeciwnika jego przeżywalność jest raczej niska. No to drzewo jest ogromne. Życiodawcą trochę już pograłem i trochę wniosków też wyciągnąłem i pozwólcie, że się nimi podzielę. Zacznijmy od tego, że próg wejścia jest wysoki. Nie wiem, czy wręcz nie jest to najtrudniejszy healer w grze. Aby wyciągnąć z niego wszystko, musimy bardzo dobrze znać timingi i charakter gry większości postaci tak, aby prawidłowo oceniać zagrożenia i możliwości. Niemniej jednak jego arsenał jest silny, zwłaszcza pod kątem ratowania kogoś przed śmiercią. Szkoda, że jest to jednak arsenał sytuacyjny. Co do pomocnej dłoni, to nie zawsze skupiaj się na tym, co dzieje się z przodu. Nikt nie będzie ci bardziej wdzięczny za pomoc niż drugi healer. Warto też pamiętać o pasywnym przeładowaniu, dlatego sugeruję przeskakiwać z broni na leczenie i z powrotem w takim tempie, aby minimalizować realne przeładowanie do minimum. Burst heal z naprawdę ogromnym zasięgiem robi robotę. To niesamowite, jak Lifeweaver potrafi trzymać ledwo żyjącego towarzysza przy życiu tak długo, że to aż wręcz absurdalne. W ogóle zasięg jego umiejętności jest zaskakująco wysoki. Nawet drzewo możemy postawić na odległość 30 metrów i zobaczcie, jak to daleko. Jego mobilność też jest lepsza niż się wydaje. Winda w połączeniu z pędem daje nam spore możliwości, jeśli chodzi o pozycjonowanie. Do tego, jeśli dobrze wyczujemy skok po użyciu pędu, jesteśmy w stanie skoczyć jeszcze dalej. Lifeweaver ma ogromny potencjał w graniu we dwójkę czy też w dive'ie. Jeśli jesteś w stanie prowadzić komunikację z dive DPS-em lub tankiem, jesteście w stanie zdziałać cuda. Healujesz na odległość, a jeśli robi się za gorąco, wyciągasz towarzysza. Mega potencjał, próbujcie i dajcie znać, czy działa. Pomimo pewnej mobilności, jego broń jest na tyle słaba, że jeśli ktoś się na ciebie rzuci, to często lepiej uciekać. W srogich tarabatach możesz przyciągnąć sobie kogoś do pomocy. Jego healing nie jest wybitny, a wymaga wiele zaangażowania. Podobnie jak w przypadku Kiriko, jeśli chcemy wykręcić wysokie leczenie, to naprawdę musimy się na tym skupiać. Nie jest to postać, która zadziała jako solo heal, a i z drugim off healem leczenia też może trochę brakować. Sytuacyjność jego skilli sprawia, że bazowo gramy pod niebezpieczne sytuacje. Zawsze stawiam na postacie, które nie są oparte na ryzyku i są użyteczne zawsze, a nie tylko jeśli twój kompan ma przesrane. To wszystko sprawia, że obawiam się, jak będzie wyglądał jego pick rate w wyższych rangach. Czuję, że powyżej platyny będzie to wybór raczej niszowy, ale z czasem się przekonamy, bo póki co na pewno będzie grany. Życiodawca ma potencjał, wręcz spory. Na ten moment trochę za wcześnie, by mówić, jak wpłynie na metę, co nie zmienia faktu, że nowy healer był potrzebny, a jeszcze ze trzech kolejnych by się przydało. Trochę martwi, że granie nim wydaje nam się tak, jakby coś trochę było z nim nie tak. Z drugiej strony jego pomocna dłoń potrafi wywrócić teamfight do góry nogami. Jest to healer, który jeśli zgrasz się z drużyną, będzie absolutnie genialny, no ale jeśli się nie zgrasz, no to dowiesz się, że jesteś trolem. Bądź co bądź, mi się gra nie fajnie, choć momentami trochę dziko. Chciałbym też poznać twoje zdanie, myślisz, że nowy healer jest silny, czy raczej bez szału? Daj znać w komentarzu. Jak zawsze, wielkie dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Nara!